Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy na tapecie grę Fighting Hawk firmy Taito. Gra jest z 1988 roku, jest to typowa strzelawka, taka samolotowa. No i próbujemy, jak mi to pójdzie. Na początek, tak jak zwykle, wrzucamy 3 żetoniki. 3 żetony wrzucone, no i rozpoczynamy rozgrywkę. O, ładnie. Szybko się strzela. Czy jakieś bomby mamy? Zaraz musimy przetestować to, słuchajcie. Mamy bomby. Znaczy bomby, no pociski jakieś są one prowadzące. Ja nazywam to bombami, bo pod tym przyciskiem, co tutaj mam na padzie, w większości gier rzucane są bomby. O, daleko nie nagrałem się. Rzucane są bomby. Mamy chyba 5 żyć w tej grze. Coś mi się wydaje, może się mylę, ale zaraz się jeszcze przekonamy. Bo 2 razy już straciłem takowe. A tu jeszcze widzę, jest 3. A no, widzicie. Dobra, rzućmy sobie ten pocisk samonaprowadzający. O, teraz może wrzucimy. No ładnie, ten pocisk idzie. Chociaż gra, widzę, że chwilami spowalnia, wiecie. Nie wiem, czy to jest po prostu za bardzo obciążające dla emulatora, czy jaka inna przyczyna. No chwilami wydaje mi się, że gra zwalnia delikatnie. No niestety nic na to nie poradzimy. O, widzicie, teraz jak gdyby zwolniła. To jest tylko emulator, tak jak kiedyś już tam wspominałem. Więc no po prostu jest tak, jak jest. O, nie udało się. Ostatnie życie. No właśnie, czy jest kontynuacja, pytanie. Nie ma kontynuacji. Szokrany boskie. No to będę miał ciężką, że tak powiem, rozgrywkę. No niby kontynuacja jest, tylko co mi po tej kontynuacji, w momencie kiedy... Czekajcie, czy od początku zacząłem, czy ja zaczynam kontynuować to? Bo już sam nie wiem teraz. A, mogłem rzucić tutaj ten pocisk samonaprowadzający. Chyba od danego etapu się powtarza, coś mi się, słuchajcie, wydaje. Dobra, tak zrobimy. O. O. Tego potrójnego czołgu nie da się w prosty sposób rozwalić, niestety. No. I zaczynamy od danego etapu po prostu, patrzcie, widzicie? No, udało się rozwalić, ale co z tego? Skoro 3 zestawy pocisków zostały zużyte. No. O, dobrze, ładnie. O! Niewiele brakowało. No tutaj trzeba się, widzicie, skupić po prostu. Niejako. Bo bez tego to... Oj! Można zjeść śledzią, więc... O, właśnie się stało to.
Ojejku, no niestety. Znowu się nie udało. No ciężka gra jest, powiem wam, żeby to była kontynuacja od tego momentu, wiecie, ani od planszy, to by było troszeczkę łatwiej. No i ta bomba mogłaby zmiatać wszystko z ekranu, co się aktualnie porusza. Wszystkich wrogów, a nie tylko jakieś tam wybiórczo elementy traktować. No, wprawdzie jest 5 żyć, ale to mimo wszystko nie jest prosta rozgrywka. O, widzicie? Koniec gry. G. E. L. No dobrze. Lecimy dalej. Daną planszę po prostu dalej zaliczamy, nie. Nie z danego miejsca, tylko od danej planszy. No. Strzały. No. O. Nie! Widzicie, chciałem się cofnąć. Gra spowolniła. I zostałem w czarnej. Wiecie co, gdzie. No ale na szczęście kontynuuję już od tego etapu troszeczkę dalej. Dobrze, 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 dobrze. Więcej nie mamy pocisków niestety. A, po mnie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No i po mnie będzie zaraz pewnie, jak znam życie. O nie, udało się zestrzelić, patrzcie. Ciekawostka. O. No ale już dalej lecimy dobrze. Chociaż tyle. Ojej. Sam się nadziałem. No i co? Bonus jakiś mam, proszę. No dobrze. No ładnie. To mi uratowało moje 4 litery, ale zobaczymy, co będzie zaraz dalej. Bo to nie jest takie, słuchajcie, no widzicie. To nie jest takie proste, no i niestety. Koniec rozgrywki.
Jest wpis? Jest wpis. No dobrze, dobrze. Nie mam żetonów, da się dalej? Nie, nie da się kontynuować bez żetonów. Najważniejsze, że był wpis. Trzy żetony i trzy wpisy. Sukces jest. No fajno, dobrze. Tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!